No, kochani, mamy 7:48 i zobaczcie, widzicie tego kota? To jest obcy. Jaki wielki, jak ładnie odchowany. Normalnie się nie boi, wchodzi do wocianówki i zobaczcie, on chce jeść tutaj, nawet jest stąd. No, a nasza misia, chodź kiciulka, misia, chodź niunia, chodź. Misieńka, jest, proszę, o, nawet mokra trochę, zmoczyła się, nie? No, o, jest, tam basiorek, o, proszę, na kolana mi wchodzi, na kolana mi wchodzi, no, o, przyszedł balibal też, aż, ile kotków się porobiło, ha. Ajajaj, ajajaj. Czekaj, no ja muszę, chwilę się tu przyszło, że ja muszę jakoś to rozłożyć. Aha. Ściął się basior z tym. Te koty się rozpieszły. No, basior mi zawsze pozwala. No jedzie. Jedzą, kurczę, ale... Ale jedzą. Co, basiorek, pogoniłeś? Czy on ciebie pogonił? Co? O. O, misiak tu rozrabia. Misiola. A tak rozrabiasz to? Ha. Bawi się. O, 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 zobaczcie, ale ma energię, samego rana. Muszę uważać, bo ona mi łapie za rękę, o, zobaczcie, za rękę. Chce się bawić, że hej, no, Zyzio zazdrosny przyszedł na kolana. Nie, Zyzio, a ona ci za... A ona tutaj do ręki, Zyzio, przyszła pierwsza, widzisz? O, basiorek, z którym to, z baribalem się znowu tam zaczęli pacać. Co, co? To maleństwo. No ładne, chodź, basiorku, ty jesteś tutaj przecież strażnikiem z Teksasu. Chodź, kiciulko. No co, o Jezus Maria. Trzeba popieścić, bo to takie niedopieszczone. Jak się wzorowo zachowywała u pana doktora. Pan doktor był pod wrażeniem. No, tylko trochę się krzywiła, jak temperaturę pan doktor w pupie mierzył. Ale nie ma gorączki. Nie ma gorączki, jest dobrze. No, kicie mają tutaj, kochani, zabawek. Chcę teraz, pani Ania mi przysłała taką książeczkę. Firma jest, która robi zdjęcia. Oto między innymi tam Maćka, nie, Romeo tańczącego z lisem, tam jeszcze inne. I chcę zamówić, jak pan doktor Romańczukiewicz trzyma owiniętego w ręcznik placusia, ten kotek rudy z jednym okiem, i tak patrzą na siebie ładnie. Także zamówię takie dwie fotografie, jedną dla pana doktora, a jedną dla mnie tutaj do naszej kolekcji. No co mnie zaczepiasz? A, czekaj, kurczę, bo ja tu mam jogurt. Ja kurwa, siedzę, zgniotę go. Zobacz, jak go tam rozrabia. Ta misia to ona żywotna taka, kurczę. Ona tu wnosi energię. Tam w środku siedzi i buczy
ten chyba urwis. Ona zaczepia te kociaki tutaj nasze. No. No, będę musiał porozmawiać z panem doktorem w sprawie jej sterylizacji. No, bo ona już jest, już jest spora. Już się nadaje do sterylizacji. No, nadaje się, kochana, do sterylizacji. Porozmawiamy z panem doktorem. Gdzie zawieziemy? Ojej, zobaczcie, jak łapie mnie, jak się trzyma. Jak ona się trzyma, jak ona się chce bawić. To niewyżyty kotek. I brakuje takiego drugiego do zabawy jak ona. Partnera, nie? No. Zaczepia. Zyzio prychnął. Nie, Zyzio? Widzisz, jaka ona zaczepialska, Zyzio? Zyzio się krzywi, tak siedzi, ale taki... Kurczę, oczka zmrużone. O, już znowu tam atakuje. Znowu atakuje. O. Kurczę, o. Ale urwis prycha. Zobaczcie, to urwisa, to Zyzia. Ona tu wszystkich do galopu pędzi. No. Ach ty. Kochani, dzisiaj się trochę lepiej czuję. Trochę się wygrzałem. Kawę z miodem popiłem. No, teraz kto to? Basiorek przyszedł. Z klakierem. Jedzą, a Balibalek czeka, bo Basiorek go pacnął. No. Bo Basiorek przypomina od czasu do czasu. Ja tu jestem, samiec alfa, nie, Basiorku? No. Hierarchia kolejności, ważności obowiązuje, kto tu jest najważniejszy, nie, Basiorku? No, szacunek dla ciebie. Uczysz, prawda? No, bo spadasz, misia, spadasz, trzymaj się. Spadła. Kto tam syczy? Kto tam syczy? Poszła tam w koniec. Ej, tam dokucza urwisowi. Urwis prycha. O, znowu urwis prychnął. To jest zadziora, kurczę. To nie jest spokojny kot. Ona jest taka jak ciotka. Wesoła. Po prostu lata, rozrabia, zaczepia, pacnie, pogoni, ucieknie. Później znowu to jednego, to drugiego. O, urwis się chowa przed nią. No. Chowa się urwis. Już obrabia. Pochowały się nasze. Urwis tylko syczy cały czas. No, zobaczcie, wszędzie. No, kochani, dzisiaj ma być deszczowy dzień. Patrzyłem prognozę pogody. To ma padać cały dzień, sobie wyobrażacie? Będziemy siedzieć.